Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, która wywarła na mnie bardzo duże wrażenie i którą chciałabym Wam porównać do innej, podobnej książki, a mowa tutaj o reportażu, który nawiązuje do rdzennej ludności Kanady. Myślę, że już część z Was wie, o jakie dwie książki chcę porównać. Pierwsza to jest szeroko komentowany reportaż 27 śmierci Tobiego Obeda, a drugi reportaż to jest wydany w tym roku przez wydawnictwo Relacja Autostrada Wes Jessica McDiarmid. Prawdziwa historia rasizmu, obojętności i szukania sprawiedliwości dla zaginionych i zamordowanych kobiet i dziewcząt rdzennych społeczności Kanady. O, czekajcie tutaj, żeby lepsze jakieś światło złapać. I teraz tak. Myślę, że do końca nie można porównać jeden do jednego tych dwóch reportaży. Dlaczego? Dlatego, że 27 śmierci Tobiego Obeda opisuje historię tej rdzennej ludności Kanady, można powiedzieć XIX, początek XX wieku, jak traktowano tą ludność, jak odbierano dzieci rodzinom, szczególnie przez no, Kościół katolicki, który na siłę gdzieś tam zmuszał te dzieci do no, strasznych gdzieś tam wyrzeczeń, można powiedzieć. Nie tylko takiej, żeby się wyrzec swojej rodziny, wyrzec swojej kultury, no, ale też maltretował, można powiedzieć, i stosował przemoc psychiczną, fizyczną wobec tych dzieci, nie tylko wobec dzieci, ale też wobec dorosłych. Też wiele takich tragedii, które doprowadziły do tego, że te rodziny właśnie popadały w zubożenie, w alkoholizm, też na jakieś kalectwo i to, jak Kanada tak zmaga się z tym problemem. Ale tamto to się nam wydaje, że jakby rozmawiamy i autorka opisuje o przeszłość nam. Natomiast tutaj Autostrada Wes mnie bardzo poruszyło to, że mimo tego, iż tutaj jakby no, dziennikarka, autorka Jessica McDiarmid skupia się tylko na autostradzie numer 16, która jest na północny zachód, na północnym zachodzie Kanady, gdzie właśnie giną młode dziewczęta, nastolatki, też młode matki. I się o tym jakby nie mówi, bagatelizuje. Czyli jest to, można powiedzieć, trochę innego typu problem, aczkolwiek też autorka w swojej genezie, we wstępie, w każdym rozdziale nawiązuje też do tego, jak jest traktowana rdzenna ludność Kanady, jak była traktowana, z czego wynikają obecne problemy tej ludności, szczególnie w tych biedniejszych częściach no, Kanady, z jakimi problemami się boryka. Ale tak jak mówię, wracając, czyli to, co mnie najbardziej uderzyło, to, że tu rozmawiamy, słuchajcie, o czasach no, XXI wieku. Tu są opisywane no, lata 2006, no, lata 2001, no, też lata 90, no, ale tak jak mówię, no, w zasadzie można powiedzieć lata współczesne. No i to jest takie szokujące, tak? Czyli, że ja czytając reportaż 27 śmierci Tobiego Obeda, no, człowiek przeżywał taki szok i niedowierzanie i taki miał
straszne emocje dotyczące tego, jak można było aż tak traktować tą ludność, jak Kościół katolicki mógł się dopuszczać takich zbrodni, jak kraj demokratyczny mógł się dopuszczać, ale to jednak dotyczyło, nie wiem, sprzed 100 lat na przykład, tak, historia. Więc no, człowiek mówi, no dobra, 100 lat temu, okej, zamykamy, teraz staramy się to wyprostować. Ale jednak okazuje się, że to nie jest problem, który się zakończył, tak? I z którym Kanada sobie poradziła, ale dalej jest to występujące, dalej jest ta dyskryminacja. I to takie zdanie, które no, mnie najbardziej uderzyło, to że tam jak ginie kobieta z rdzennej ludności, czyli z tych plemion rdzennych, to najpierw musi udowodnić, tak, że naprawdę ona zaginęła, żeby w ogóle ktoś zaczął jej szukać. A jak ginie biały człowiek, tak, albo no, tak zwana ludność napływowa, to od razu są wdrażane, tak, poszukiwania i tak dalej. Czyli tu jest też tak świetnie opisywane, czyli no, trochę czytając, powiem wam, miałam takie porównanie jak w Stanach Zjednoczonych i ludność afroamerykańska, tak, i powiedzmy no, Harlem, i też, że właśnie no, ta ludność afroamerykańska zawsze to jest ta gorsza i zawsze jeśli jakaś zbrodnia, to na pewno oni, a nie biały człowiek. I tak samo tutaj, czyli że jeśli coś się wydarzyło, to na pewno sami są sobie winni, tak? Bo nie wiem, bo była prostytutką, bo właśnie nie wiem, bo tak się ubrała, bo łapała stopa, a nie patrzą na to, że nie ma tam żadnej innej komunikacji, że te dziewczyny młode, żeby dojechać do szkoły, to muszą jeździć autostopem, ponieważ nie ma innej możliwości, bo autobus jeździ 2 razy w tygodniu. I no i powiem wam, straszne, tak? I ta grafika, która też jest przez no, jedną z artystek właśnie z tej rdzennej ludności narysowana, no to oddaje to, co przeżywają te rodziny. Tutaj autorka też stara się pokazać historię każdej z tych dziewcząt. Nie ukrywa na przykład też, nie wiem, nie gloryfikuje, nie mówi, że to były cudowne, tak, osoby, tylko jeśli ktoś miał trudną przeszłość, czyli nie wiem, właśnie też miała jakieś problemy, nie wiem, z prawem dana dziewczyna, czy żeby zarabiać, no to się, nie wiem, prostytuowała, tak, albo jakaś tam inna, że była młodą matką. Tam jednak cały czas jest, że często jako młode dziewczyny one zostają matkami. Ale też pokazuje inne, które normalnie się uczyły, tak, a właśnie no, zaginęły. O niektórych nie wiadomo, co się z nimi stało. A niektóre wiadomo, że zostały zamordowane i bardzo długo rodziny musiały czekać nawet na to, żeby ktokolwiek się zajął tą sprawą i nagłośnić. To, co mnie bardzo poruszyło, to słuchajcie, że jak te plemiona, tak, te rdzenne ludy Kanady potrafią się zjednoczyć wobec właśnie tej jednej sprawy i to, jak, nie wiem, wszyscy ich ignorowali i władze ich ignorowały i policja, to one same gdzieś tam podejmowały inicjatywy do tego, żeby to nagłośnić. I taką ich inicjatywą, która właśnie jest opisywana, to jest taki marsz tą autostradą. Ta autostrada ma 725 km i co kilka lat one organizowały, że dosłownie szli tą autostradą, żeby oddać hołd tym ofiarom, które zaginęły bądź wiedzą, że zginęły na tej, wzdłuż tej autostrady.
Więc bardzo, bardzo, tak jak mówię, poruszające. Są takie gdzieś tam elementy, które nie wiem, według mnie były trochę naciągane przez tą dziennikarkę. Niektóre gdzieś tam takie przeskoki. Wiecie, że nie każdemu może się też to spodobać, że tutaj niby autorka rozpoczyna jakąś historię, a za chwilę skacze, nie wiem, w przeszłość i opisuje jakiś tam problem społeczny, który w ogóle jakby na przykład nie dotyczył naszej bohaterki. Później tu opisuje teraźniejszość, nagle, nie wiem, jakoś gloryfikuje tą całą społeczność, a za chwilę pokazuje, że jednak, nie wiem, występuje problem ogromnego zubożenia czy alkoholizm wśród tej społeczności. Więc takie trochę przeskakiwanie, wiecie, z tematu na temat. I to może być minusem w odbiorze przez niektórych. Chociaż, no tak jak mówię, część może to odebrać, że będzie im to odpowiadało, tak? Nie przeszkadza to, że tak powiem, w czytaniu tej książki. A może działać jakby na plus to, że autorka chciała oddać, że tak powiem, taki szerszy obraz całej sytuacji, z czego właśnie nawet może wynikać zubożenie w tych rdzennych ludach Kanady, alkoholizm, który występuje, to, że mają gorsze wykształcenie, że właśnie ich nie stać na to, żeby się kształcić, bo muszą, nie wiem, zarabiać szybko na swoje rodziny, muszą wspierać. Ale właśnie pokazuje też tą ogromną więź i to nie tylko w tych najbliższych rodzinach, ale właśnie w tej szerszej społeczności i to takie trzymanie się razem, co myślę u nas, w naszej kulturze no, trochę się zatraciło, a tutaj jest no, bardzo widoczne i można powiedzieć, że takie chyba bardziej szczere, więc naprawdę duży plus, przy czym tak jak mówię, nie można porównywać tych dwóch reportaży, wzięłabym to jako oddzielne, aczkolwiek też dotyczą tego samego tematu, czyli no niestety tych rdzennych ludów Kanady i wiecznego rasizmu i tej obojętności wobec problemów tych ludów, co jest bardzo, bardzo przykre i tak jak mówię, no to szczególnie, że dotyczy to kraju, który uważa się za no, jeden z najbardziej takich tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie dalej stosuje no, taki rasizm wobec no, tych ludów Ameryki no, tej północnej, szczególnie tych rdzennych ludów Ameryki, Kanady. Więc gorąco Wam polecam ten reportaż, dajcie znać, czy czytaliście już ten reportaż, czy czytaliście 27 śmierci Tobiego Obeda, jakie na Was wrażenie wywarły te dwa reportaże, czy gdzieś tam lubicie tego typu literaturę, czy interesujecie się tą kwestią mniejszości, społeczności takich. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii i Waszego wrażenia. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie na pozostałe recenzje, na podsumowanie poprzedniego miesiąca, filmik, tutaj macie odnośnik, więc życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia.